2021 rok. I przechodzimy do wniosków i zapytań radnych. Tutaj poinformuję, że kolejna sesja będzie 30 listopada, to jest środa. Kolejny punkt porządku obrad to wnioski i zapytania radnych. I udzielam kolejności zgłoszeń. Pierwszy się zgłosił pan Jarosław Sidor. Dziękuję panie przewodniczący. Jedna sprawa, w sumie dwie, one tak troszeczkę będą powiązane. Przeprowadziłem taką dyskusję z pewną osobą. Chodzi panie prezydencie o wyłonienie czy też rozstrzygnięcie przetargu na remont, termomodernizację hali Rondo. I no wiadomo, ta kwota jest z tego co pamiętam ponad 12 milionów złotych. Jedno pytanie, czy przy termomodernizacji na dachu będą zamontowane panele fotowoltaiczne i ewentualnie kolektory do nagrzewania wody? Czy coś takiego w projekcie ma być, czy będzie uwzględnione, czy też nie? A druga rzecz, również w pewien sposób związana z halą Ronda. No temat, który już zgłaszam ponad 7 lat. A dlaczego? Na sesji 5 sierpnia, o ile się nie mylę, tego roku poruszyłem sprawę artykułu w Przeglądzie Konińskim Paderewskiego, czy przejście na wysokości ulicy Okulnej, czyli tunel. A znowu w ostatnim Przeglądzie Konińskim był wywiad z panem prezydentem Pawłem Adamowem. Termomodernizacja hali Rondo, czy też przejście na ulicy Okulnej. Jest takie, no można powiedzieć, czytając te artykuły, porównując, no pieniędzy brakuje na te zadania, na które miasto po prostu otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu. Jest, z tego co wiem, tak jak tutaj pan prezydent Adamów w artykule wyjaśnia, możliwe, że zmieni się ta ustawa i będzie możliwość przerzucania, mówiąc kolokwialnie, tych środków finansowych na inne zadanie. Ja chciałbym się dopytać niedługo, może za tydzień, może za dwa, może wcześniej, otrzymamy jako radni projekt budżetu na 2023 rok. Czy w tym temacie zostały podjęte już jakieś kroki? Pan prezydent Korytkowski się śmieje, ale panie prezydencie, zna mnie pan, ja jestem dociekliwy i jestem uparty i wie pan dobrze, że gdybyśmy razem wtedy poszli pod pachę, to możliwe, żeby się udało, bo tak jak mówię, Podejmowaliśmy, panie prezydencie, uchwały. Dlaczego o tym mówię? Bo podejmowaliśmy, panie prezydencie, uchwały o przekazaniu miejskiego gruntu pod budowę galerii handlowej, która w tej chwili powstaje, tak? A nie potrafiliśmy załatwić, no, ważnych spraw dla mieszkańców Konina. Ja już tutaj nie mówię o tym tunelu, ale chociażby o takiej drodze wzdłuż torów kolejowych, gdzie niedawno była zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Ja to swego czasu mówiłem na sesji Rady Miasta, że no mówię, przekazujemy grunt PKP, miasta dla PKP na budowę galerii handlowej, Centrum Komunikacji Miejskiej, a nie potrafimy załatwić w zamian od gruntu pod drogę, który jest własnością po prostu PKP, tak? Jest pan w tym temacie, panie prezydencie, no dość długo, wie pan jak ta sytuacja wyglądała i wygląda i chciałbym się dowiedzieć, czy jeżeli jest taka możliwość, czy będzie, przepraszam, bo tak zostało po prostu zaprezentowane, jeżeli tam w ogóle ustawa się zmieni i będzie można przerzucać te środki z jednej inwestycji do drugiej, no czy taka szansa po prostu się pojawi i będzie. Dziękuję. Dlatego to będzie powiązane po prostu z tym dachem, czy termomodernizacją
jeżeli chodzi o halę Ondy. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu.